Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 14 lat, no za miesiąc będzie 15 lat już. Pokazuję wam pierwszą polską fabryczkę. Dwóch partnerów z Podkarpackiego przeniosło produkcję tutaj, gdyż klientów mają tutaj. Głównie samochodówka, czyli podzespoły dla niemieckiego. Nie będę mówił marek, bo to jest dla nich ważne, żeby nie za bardzo się rozwodzić, ale powiem wam historię. Koszta robocizny są coraz większe. Mieli fabrykę blisko producenta i odbiorcy w Niemczech. Następnie przenieśli na Podkarpackie do Doliny Lotniczej, bo się skupiają tylko na Dolinie Lotniczej. No i ale klient jest tutaj i klient potrzebuje części od ręki, więc kupili 6, dwa więcej do Hansy. Hans to jest składana tutaj kopia oparta praktycznie na całej automatyce siemensowskiej, na całym programowaniu siemensowskim, na SIN numeryku 828D. To jest bardzo dobra, bardzo fajna maszyna, bardzo prosta. Nowiutka maszyna kosztuje około 35 tysięcy dolarów. Ja im zaproponowałem z tego tytułu, że im doradzam. Zarówno w kontekście językowym, jak i również w kontekście księgowości, jak i również operacyjności. Zaproponowałem im, żeby po prostu kupili najpierw używane i od kolegi Niemca wymienili spindles, czyli te rotory napędowe. Głównymi podzespołami i częściami to były malutkie części. Na przykład tego typu część to jest kostka zamykająca jakieś tam w środku znajdują się jakieś mikroprocesory czy jakieś elektryczne rzeczy i ma wyjścia. No słuchajcie, no, ta kostka kosztuje 14 dolarów po zrobieniu. Także fajna sprawa. Koszt robocizny wam powiem od razu, 48 juanów na godzinę. Uj, głośno. 48 juanów na godzinę. Juan stoi teraz 7,20, czyli około no, 7 dolarów. 7 dolarów na godzinę. Dla ciekawości w Pratt & Whitney nasze koszty robocizny osiągały 150 dolarów na godzinę. Także no, po prostu jest nie do przebicia koszt pracownika. Dzisiaj jest sobota, tylko dwóch chłopaków pracuje. Koszt pracownika to jest 1500 dolarów na miesiąc. Kurczę, uczę ich cały czas. Jak nikt ich nie obserwuje, to podpalają i wrzucają. To jest takie niebezpieczne. Już tyle razy im mówiłem, no ale nie mogę tutaj być cały czas. Aha, ciekawostka. Skrzynki rozdzielcze zrobiliśmy Cinta, które mają CE, które są używane przez Niemców. Natomiast Delici to jest tajwańsko-japońska firma. Bardzo dobre kostki i bardzo dobre bezpieczniki. Praktycznie 100% pewności, że nie padną. Widzicie, konstrukcja jest prosta. Kable są poprowadzone. Fabrykę, maszyny zrobiliśmy. Fabrykę założyliśmy. Znaczy fabrykę, trudno to nazwać fabryką. No, warsztat sześciomaszynowy. Chcę dołożyć dwie maszyny tutaj. Tutaj są dwie miejsca na dwie maszyny, bo doszło większe zamówienie. Większe zamówienie, trochę narzędziówka. A tu wam coś pokażę ciekawego. Podzespół zawieszenia znanego amerykańskiego elektryka. To kosztuje około 6 dolarów. Także profit jest, pieniądz jest, ze względu na co? Koszta energii są bardzo niskie. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć maszyn nam pożera w ciągu miesiąca około 2000 dolarów. No to wyobraźcie sobie, jaki niski jest koszt energii elektrycznej. Musiałbym wyliczyć dokładnie ile w kilowatach, bo dzisiaj będę robił audyt nowego zamówienia, bo muszę złożyć sprawozdanie kolegom podkarpackim, gdyż dokładając dwie maszyny muszę uargumentować. Pracuję, staram się nad tym, żeby się chłopcy skupili tutaj na Six Sigma, czystością. Jest lepiej niż było na początku. Słuchajcie,
8 miesięcy temu to było, można było się załamać, wióry leżały wszędzie, był bałagan. Jeszcze wciąż musimy pracować nad skrapami i na odzyskiwaniem skrapów. To jest tu do wycięcia taka płyta, która wchodzi, później jest cięta przez i wkładana na jako półpodzespół w pewnej części lotniczej. Ale to jest skrap. Widzę, że to skrap im się spieprzył. Przepraszam za mój francuski. Albo po prostu próbowali i QC nie puścił odbiorcy. Czasami się zdarzy, że po prostu materiał nie jest, nie sprawdza conformity. Pokażę wam coś ciekawego. Cała maszyna, całe wrzeciono i całe zawieszenie jest zrobione w Chinach. Natomiast podzespoły Synamixa, Siemensa są niemieckie, importowane niemieckie i wkładane tutaj. A właśnie dlatego te maszyny się cieszą ogromnym zainteresowaniem, ogromną popularnością, bo po prostu są dobre. Po prostu są dobre. A kotwiczenie mają całkiem stabilne, gdyż używają ram, tych samych ram i tych samych specs, co w Niemcy używają. A no i co tam jeszcze mogę więcej powiedzieć? To jest taka hybryda ta maszyna. Switchy mają DRP Minuela, także najważniejsze komponenty serca, o proszę, Minuele tutaj są, switche, najważniejsze komponenty są niemieckie. Mało tego, że są niemieckie, są robione w Niemczech, także dlatego specjalnie zwracamy uwagę na to, że żeby komponenty były maszyn robione w Niemczech lub co najmniej w Japonii. Bo te tajwańskie są dobre. To powinno być wyczyszczone po zakończonej operacji, ale musiałbym więcej czasu tutaj spędzać, ale niestety no czas nie pozwala na to, żeby tutaj siedzieć 24 godziny na dobę, tym bardziej, że no to jest taki samograj, kręci się. To jest drobnica. Powiem wam tak, średni... Mówię im, żeby nie wrzucali z tyłu, to moje popielniczki ze wstawili tutaj, no ale no cóż. Średni dochód netto po kosztach, po podatkach, po robociźnie, no to 7-6 takich mikrocentrów potrafi przynieść, powiem wam, ładne 30-40 tysięcy dolarów netto przy sprzedaży, przy robociźnie. Największym kosztem zjadana jest narzędziówka jednak. Narzędziówka to jest koszmarny koszt, tym bardziej, bo za narzędziówkę ostatnim razem pokazywałem, żeby myć szybę, wciąż nie umyta. Narzędziówka jest koszmarnie droga, bo niestety narzędziówkę zamawiamy u Niemców i u Japończyków, bo jakby nie było, lokalsi to nie przywiązują za bardzo wagi do narzędziówki. Powoli wprowadzam Six Sigma, powoli wprowadzam Kaizeny. To znaczy na tej zasadzie, że nie katuję tych... Bo to są młodzi chłopcy, to są 22-letni chłopcy. Nie męczę ich tego typu rzeczami, bo ich zadaniem jest praca i produkowanie produktu. Ale tak powolutku wyrabiam te nawyki. Jestem tutaj, jak tutaj mówiłem, raz na dwa tygodnie. Dzisiaj następny dzień. Ta stoi. Aha, bo to już jest skończone, tutaj poszło. No, to tutaj mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 9, 140, 280, no 1500 dolarów. No to już dzisiaj jest 1500 dolarów zrobione od rana, a jest godzina 9, zaraz, nie 9, tak, 9, nie 9, 8, 103. 8 rano 103. Pracujemy na dwie zmiany. Chłopaki bardzo lubią pracować. Płacone są pełne stawki ubezpieczeniowe. Pełne stawki. Pousuwał te kiepy, bo widział mnie. Także te pogaszone fajki.
stawki, płacona jest pełna emerytura, stawka emeryturalna, czyli 6%. Firma jest założona jako rdzenna firma już chińska, bo już można zakładać rdzenne firmy chińskie, już nas nie dyskryminują, czy obcokrajowiec, czy Chińczyk. Pokażę wam, jak wygląda w ogóle część, no to jest hala, to jest po prostu hala z przybudówką. Po drugiej stronie jest jeszcze jakaś inna firma. Tutaj mamy kompresory do powietrza. Jest gotowy magazyn, bo będzie szło duże zamówienie, dlatego potrzebujemy właśnie tego magazynu. Ten magazyn to jest około 150-180 metrów. Nie 180, więcej. On mówił 240 chyba metrów, coś takiego. Pochwalę się tutaj nowymi inwestycjami, tylko jeszcze trzeba wprowadzić klimatyzację, bo nowy klient będzie wymagał dokładniejszego testowania. I tajwański VMS, ale jest robiony w Suzhou. Suzhou Gaomi, tak się nazywa ta firma. Oni robią cały zestaw. Nie uwierzycie, to wszystko razem kosztuje $1000. Grosze, po prostu grosze. Zrobię tak, żeby zasłonić producenta i odbiorcę. Proszę bardzo, tak wygląda blueprint tego komponentu, którego tutaj widzieliście. Znowu się doczytam po chińsku, co to jest. To jest płyta montownicza do zestawu sterowników podzespołów zawieszenia. Tak to właśnie wygląda. Tu są umocowane jakieś tam sterowniki. Musimy jeszcze tutaj wprowadzić tą ścianę już tutaj uszczelnili temperaturowo, jeszcze tutaj trzeba położyć, żeby trzymać stałą temperaturę. No i właściwie tyle. No, powiem wam, inwestycja, całość inwestycji z zakupem maszyn niecałe 150 tysięcy dolarów. Na początku wzięliśmy je w lease, a później z leasu przejęliśmy z drugiej ręki, a teraz dwie nowe dokupimy. Te skrzynki, to ja muszę tutaj większe zrobić, bo to jest bałagan z tymi skrzynkami, jak jasny gwint. Elektrycznie ładowany podnośnik z raw materials, bo to musi być, to się ręcznie steruje, także parę rzeczy trzeba zainwestować, żeby po prostu ludziom ułatwić życie i pracę. Z zewnątrz bardzo ładna okolica, bo to jest w ogrodzie. I to jest jak gdyby taka prywatna posesja, ale na prywatnej posesji zmienili teraz prawo i można jeden z chłopaków, co na maszynie pracuje, jeździ nowym BYD, 140 tysięcy juanów, 20 tysięcy dolarów hybryda. Mnie przywiozła żona jednego z pracowników. Ja zostawiłem jej samochód przy stacji kolejowej. A to jest drugi, ten niższy, młodszy chłopaczek, 22-23 lata. Także kupił starego Koliosa. Bardzo dobre auto zresztą. W ogóle ta cała ulica, tutaj to pokażę, to jest taka ulica właśnie, nie żeby mówić fabryki, ale mikrofabryczki, mikromanufakturki. No przynoszą dochód, dają pracę, dajemy pracę, tak, jednemu inżynierowi, jednemu technologowi, trzem operatorom, to jest 5 ludzi. I kumulatywny koszt, jak się zrobi quick ratio, no to robocizna jest 7 dolarów. Tam Amerykanie mają, nie wiem, czy mi się uda zebrać. Amerykanie też mają małą manufakturę. Amerykanin ma. Także to taka wieś, ale praktycznie na każdym rogu jest jakieś tam coś, ktoś tam wszędzie jakieś własne drobne rzeczy. Bardzo fajne są w ogóle te BYD, te SUV-y. Notabene blachy są designu BYD, ale natomiast cała platforma, całe systemy w środku, silnik, hybryda i tak dalej są japońskie, bo oni kooperują
z Toyotą. I tak to wygląda wioska. No tyle na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na świecie, wszechświecie. To jest chiński biznes. Mam na imię Jarek. Dziękuję za oglądanie, za pozytywne, fajne komentarze. Co mogę jeszcze dodać? Chiny są teraz miejscem, żeby inwestować dla średnich, małych i mikrobiznesów. Dlaczego? Bo wreszcie przestały szaleć koszta robocizny i przestały zwyżkować koszta wynajmu czy zakupu posiadłości. To są robotnicy. Oni robią tutaj takie, jak gdyby takie przyłbice dla strażaków, wysokotemperaturowo. Nie powiem, że azbestowe, bo azbestu się nie używa, ale wiecie, o co chodzi, termiczne i tak dalej. A że po czym poznajemy, że to jest wieś? Że trójkółki śmigają bez blach. Bez blach. Tam dalej stoi troszeczkę policja, ale policjant co tam? Nie interesuje się tym. Jest potencjał w Chinach, a jeśli się ma produkcję, to warto. Bo Chiny akurat teraz są w tym samym momencie. Następny tydzień dużo jeździ tych... Nie, tak? Nie? To nie, to jest Huawei. Dużo się... Widzę dużo powrotu do okresu, kiedy 15 lat temu przyjechałem pierwszy raz na kontrakcie. Znaczy, pierwszy raz to przyleciałem w 2003 roku do Chin na Tajwan. Później pracowałem rok w Hongkongu, rok na Tajwanie, rok w Hongkongu. Później przerwa, była Japonia, Korea, a i dopiero później jeszcze raz szefowie, bo nikt nie chciał lecieć do Chin. Szefowie wysłali do Chin. Oczywiście branża lotnicza, branża precyzyjna. Ja w ogóle wyrastałem na hali fabrycznej. To jest właśnie ten chłopaczek, sama tego Koliosa. Także ludzie mogą zarobić, mają robotę. Tyle na tyle. Tyle na tyle. Kończę firmowym pożegnaniem i serdecznie dziękuję. To jest chiński biznes.